Dzień dobry, witam się na wtorek. Zbierają się lekkie chmury. Ma dzisiaj być burza, więc bardzo bym się cieszyła, żeby to coś dało i by się poprawiło powietrze. Dzisiaj właśnie pomalowałam. Idę wysuszyć włosy i ułożyć, ubrać się i będziemy uciekać do Bydgoszczy. Mam nadzieję, że nie złapie nas żaden deszcz ani burza, bo chciałam trochę pochodzić po rynku w Starym Mieście. Także zabieramy pas ze sobą. Panienka się odzywa. Tak, i lecimy. Miłego dnia. Ja już włosy ogarnęłam, ubrałam się, ubieram Michalinę i jedziemy. Dam zegarek. Dzisiaj ten. Takie perfumy. Kupiłam je kiedyś. Rozmaliła się takie lekkie cytrusowe. Na taką pogodę są idealne. Nie są za ciężkie, bo ja lubię takie bardziej słodsze, a ten jest taki w miarę orzeźwiający. I ubieram buty i uciekam. Ja się jednak przybrałam, bo miałam taką limonkową bluzkę, ale założyłam jednak sobie taką tunikę, która kiedyś była sukienką, ale ją chyba źle wyprałam. I białe spodnie. I do tego będą beżowe mokasyny. Ona jest taka fajna, przewiewna, z naturalnego materiału, także będzie fajnie i wygodnie. Dobra, przybrałam się, ale już ostatni raz. Szymon powiedział, że jest ciepło, więc założyłam bluzkę na krótki rękaw. I już wychodzę, bo oni już poszli, także lecę. My już jesteśmy w Inowrocławiu, jest 19, także zeszło ładnie. Myślałam, że będziemy troszkę krócej, no ale jeszcze byliśmy na chwilę u nas w sklepie kupić prezent, bo idziemy jutro na imieniny i jedziemy do domu. Muszę już wykąpać Michalinę i położyć ją spać. I dzisiaj czeka mnie prasowanie ogromnej sterty prania, które się uzbierało przez ostatnie kilka dni, więc zabiorę się za to od razu, jak ona zaśnie, żeby nie siedzieć do nocy, bo chcę się też dzisiaj wyspać. Ostatnio bardzo późno chodzę spać, po pierwszej wstaję około 6-7, więc śpię jakieś 4-5 godzin i później w ciągu dnia jestem po prostu jak nie z tej ziemi, bardzo niewyspana, rozkojarzona. Więc dzisiaj mam plan się wyspać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja wybrałam się jeszcze na spacer wieczorny z psem. Przeważnie to Szymon wychodzi, ale się dzisiaj zamieniliśmy. Ale czuję, że długo nie potrwa, bo zaczynają latać chrabąszcze. A to są po prostu najgorsze owady, jakie tylko mogą być. Nie cierpię ich, więc mój spacer to będzie ucieczka przed chrabąszczami latającymi wśród drzew. A kto ma dzisiaj 3 miesiące? Kto kończy 3 miesiące? Kto jest taki duży? Moja gwiazda mała. Moja mała gwiazda, tak? Dziecko śpi. Ja uciekam do pracy. Ja jestem w trakcie porządków i ogarnęłam nasz ekspres, który stał dłuższy czas nieużywany, bo w sumie kawę w domu piję tylko ja. I ostatnio piłam rozpuszczalną i zrobiłam sobie taką latę. I doleję sobie waniliowego syropu do kawy. Także chwilka przerwy, mam nadzieję, że będzie pyszna. Dawno takiej nie piłam, a miałam właśnie ochotę. Dobra, ja wysprzątałam. Czekam, aż wyschnie do końca podłoga.
ale chciałabym polecić jedną rzecz. Ja po sprzątaniu zawsze lubię popsikać na przykład dywan, zasłony, czy te krzesła tapicerowane, narożnik jakimś zapachem, żeby się ładnie unosił. I ja używam tego z Kleenexa. Zapach paryski wdzięk. Mieliśmy jeszcze jeden taki granatowy, nie pamiętam jak on się nazywał, ale oba są naprawdę bardzo ładne, pachną jak perfumy i długo utrzymują się w powietrzu, w tych różnych elementach, gdzie ich użyjemy. Ja też na przykład psikam bieżnik, jeżeli mamy po prostu wszystkie jakieś takie rzeczy, które mogą wchłonąć ten zapach i później go stopniowo wydobywać, to spsikuje i naprawdę bardzo ładnie to pachnie. I to też się nadaje fajnie do wypsikania w samochodzie tapicerki. Bo ja właśnie go w ten sposób odkryłam, że miałam wypsikany nim samochód kiedyś, jak dałam do czyszczenia i zapytałam po prostu, co to jest. I naprawdę bardzo polecam. Używam już tego bardzo długo. Wiem, że fajnym sposobem jest też wymieszanie płynu do płukania z wodą i przelanie do jakiegoś dozownika i psikanie w ten sam sposób. Też muszę spróbować, bo czasami mam ochotę na inny zapach. No ale głównie używam właśnie tego. Dobra, ja się ogarnęłam bardzo na szybko, włosy lekko polakowałam, makijaż taki jak w sumie codziennie. I mam na sobie nowy kombinezon z Zary, który sobie wczoraj kupiłam w takim pistacjowym kolorze i powiem, że się czuję w nim całkiem nieźle. Tak wygląda ten kombinezon, jest taki luźny, można powiedzieć piżamowy, ale właśnie dzięki temu jest wygodny. My już idziemy. Oczywiście szykowanie jak zwykle w biegu, ale zdążymy. Nie lubię zakładać opaski, jak mam okulary przeciwsłoneczne, bo zawsze mi tutaj za uchem nie pasuje, że mam to i to. Sobie musiałam trochę do góry podciągnąć opaskę, ale nie jest chyba źle. A Myszka tak. O. Jedziemy. Niestety się panience nie podobało w restauracji, także wyszłam i czekam aż zaśnie, ale już dużo nie brakuje. Ale sobie chociaż lody kupiłam, sernik i mięta z czekoladą. Dobra, my wracamy do domu. Niestety dzisiaj wózek parzy, pierwszy raz w życiu, więc ja na razie wiozę pusty wózek, Szymon niesie Michalinę na rękach i zapadła decyzja, że kupujemy nosidło. Dobra, my już jesteśmy w domu, ja sobie odpoczywam, oglądamy coś na Netflixie i idziemy spać, także życzę miłego wieczoru i do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!